Cześć. Po ostatniej recenzji Lumixa G7 kilka osób zapytało mnie, jak ustawić aparat do nagrywania. I dziś, bazując właśnie na G7, pokażę Wam, jakie parametry są ważne i jak je ustawić. Zapraszam. Po pierwsze, nie ma uniwersalnych ustawień nawet dla jednego aparatu. Zawsze te ustawienia należy dostosować do tego, co chcemy nagrywać, w jakich warunkach i jaki efekt chcemy osiągnąć. Te wskazówki, które tutaj Wam dam, one są takie bardzo ogólne i może bardziej pozwolą Wam na zrozumienie działania samego aparatu i tego, w jaki sposób otrzymać jakiś obrazek. Zacznijmy od przysłony. Przysłona jest to, w skrócie mówiąc, otwór w obiektywie, który wpuszcza światło. Czym mniejsza jest wartość przysłony, czyli na przykład 2, 1,7, 1,4, tym obiektyw jest jaśniejszy. Co za tym idzie, wpuszcza więcej światła. Łączy się to nie tylko z tym, że obraz jest jaśniejszy albo ciemniejszy, ale jeśli zmniejszamy tą dziurę, czyli zwiększamy wartość przysłony na przykład na 5,6, 7, 11, 12 i tak dalej, więcej rzeczy jest ostrych. Jeśli mamy 1,4, to przykładowo możemy wyostrzyć nawet w taki sposób, że ostry będzie czubek nosa, a oko będzie już nieostre. Przy na przykład przysłonie 22, która jest maksymalna w większości obiektywów, wtedy mamy ostre praktycznie wszystko dookoła, ale jednocześnie potrzebujemy bardzo dużo światła, aby ten obraz był po prostu jasny. Jak ustawić przysłonę? Najlepiej jak największą, w sensie jak największy otwór, czyli jak najmniejszą wartość, żeby wpadało jak najwięcej światła, chyba że potrzebujecie nieco zwiększyć tą głębię ostrości, żeby na przykład dwie osoby, które stoją w troszeczkę innej płaszczyźnie, były ostre równocześnie. Wtedy tą osłonę trochę przymykacie, czyli zwiększacie wartość. Drugą wartością, którą powinniśmy ustawić, jest migawka. I tu przy filmowaniu jest to bardzo ważny parametr, ponieważ filmując chcemy osiągnąć jak najpłynniejszy, jak najbardziej realistyczny ruch. Ważne jest to, w jakim klatkarzu nagrywacie, ile klatek na sekundę nagrywa Wasz aparat. Przykładowo, ten materiał nagrywany jest w 4K w 25 klatkach, ale często nagrywam również w 50 klatkach. I dla ustawienia 25 klatek migawka poprawnie powinna być ustawiona na 1/50 sekundy. Jeśli nagrywałbym w 50 klatkach, to musiałbym ustawić tą migawkę na 1/100 sekundy. Podwajamy tą wartość klatkarzu, czyli te 25 klatek razy 2 daje nam 50, czyli 1/50 sekundy. Wtedy ten ruch jest taki najbardziej płynny. Możecie zaobserwować to na tych ujęciach, gdzie najpierw ustawiłem wartość na 1/50. Ten ruch jest taki naturalny, rozmyty. No a jeśli ustawiłem na 1/1000 w tym próbkowym wideo, no to widać, że ten ruch jest taki poszarpany, taki niepłynny, no i nie jest przyjemny dla oka. Ale powiecie, Damian, no ale ja chcę mieć 1,7, a jednocześnie mieć płynny ruch, no ale na dworze świeci słońce i przy 1,50 mam po prostu biały obraz. Rozwiązania w takiej sytuacji są filtry szare, czyli takie filtry, które nakręcamy lub nakładamy w jakikolwiek inny sposób, są różne typy montażu na obiektyw. Wtedy on zmniejsza nam ilość wpadającego światła do obiektywu. Często jednak bywa tak, że nie macie jeszcze tych filtrów, jeszcze się w nie nie wyposażyliście, albo potrzebujecie coś szybko zmienić i nie zawsze jest czas, żeby wyciągnąć ten filtr albo go nałożyć. Więc w niektórych formach wideo warto czasami nawet złamać tą zasadę i zmniejszyć tą wartość migawki do 1/1000 na przykład, czy do 1/500, tak aby mieć dobry obrazek, no bo ten ruch nie zawsze będzie aż taki ważny, nie zawsze nam się wiele rzeczy na ekranie rusza, więc jeśli nie macie jeszcze filtrów szarych, no możecie złamać tą zasadę, ale wiedzcie, że wtedy ten ruch będzie troszeczkę mniej rozmyty. Trzecim parametrem jest ISO. Tutaj w przypadku filmowania polecam ustawić ISO automatyczne, jeśli Wasz aparat na to zezwala. Jeśli nie, ustawcie ISO na taką wartość, aby obraz, który widzicie na podglądzie, był po prostu satysfakcjonujący, taki, jaki chcecie osiągnąć. Kończę zawsze na ustawianiu ISO, żeby dostosować sobie resztę parametrów tak, jak chcę. No i ISO podbijam sobie ten obrazek do takiej jasności, jakiej oczekuję. Pamiętajcie jednocześnie, że wybierając wysokie ISO, godzicie się na to, jesteście skazani na to wręcz, że po prostu na obrazie pojawią się szumy. I te szumy pojawią się raczej w tych ciemniejszych partiach obrazu. No i przy naprawdę wysokich wartościach ISO, Wasz obrazek może znacznie stracić na szczegółowości. Kolejnym elementem jest ostrzenie. Przy filmowaniu często korzysta się z manual focusa, czyli z ustawiania ostrości ręcznie. Jednak jeśli aparat ma naprawdę bardzo dobry autofokus i potrzebujemy go
w bardzo dynamicznej sytuacji, również oczywiście możemy go użyć. Jeśli mamy do niego zaufanie, jeśli non-stop kontrolujemy to, jak on pracuje. Autofokus należy ustawić według własnych upodobań. Ważne, żeby to był tryb autofokus ciągły, oznaczany często w aparatach jako AFC. Wiele aparatów posiada również opcję ustawiania tam szybkości tego autofokusa oraz jego płynności. Na przykład w aparatach Sony tak jest. I tam również możecie sobie to wszystko dostosować. Ale co najważniejsze, to właśnie ten autofokus ciągły AFC i ustawienie najlepiej jednoobszarowego autofokusa w elemencie kadru, który będzie Was interesował i który możecie sobie na ekranie dotykowym w większości aparatów przesunąć według własnego upodobania, według tego, co akurat nagrywacie, czego potrzebujecie. Jeśli zależy Wam na przykład na twarzy, a Wasz aparat ma taką funkcję wykrywania twarzy, to również zalecamy jej użycie, po prostu będziecie mieli zawsze ostrą twarz. Ale wiele aparatów albo wiele sytuacji jest takich, gdzie ten autofokus po prostu nie daje rady. Jest za ciemno, jest za dużo obiektów, on się gdzieś gubi, skacze, nie wygląda to ładnie na filmie. Dlatego polecam Wam, nawet jeśli macie dobrego autofokusa, często bawić się manual fokusem, manualnym ustawieniem ostrości. Bo możecie dzięki temu osiągnąć naprawdę fajne efekty, które będą bardzo filmowe. Możecie robić łagodne przejścia, możecie wyostrzyć gdzieś jakiś drugi plan, gdzie autofokus nie zawsze by to za Was zrobił, no ale to wymaga naprawdę wielkiej praktyki. Ułatwić Wam to może focus picking, takie ostrzenie manualne, a focus picking jest to pokazywanie dzięki takim kolorowym kropkom, gdzie coś jest ostre. Czyli wtedy widzicie, aparat Wam pomaga dostrzec na tym malutkim ekraniku, co jest tak naprawdę w ostrości. Ostatnim zagadnieniem jest płaski profil kolorów. I taką opcję macie w wielu aparatach. Niektóre mają również tryby logarytmiczne, które są jeszcze lepsze, ale w większości aparatów znajdziecie taki nawet podstawowy profil kolorów lub stworzycie go sami w jakiś sposób. Tutaj przekierowuję Was do konkretnych poradników, do konkretnych modeli aparatów, jak ustawić najlepszy profil kolorów. Ale po co jest ten płaski profil kolorów? Służy on do tego, żeby jak najlepiej potem poradzić sobie z postprodukcją tego materiału w programie do montażu. Dzięki temu macie bardzo duże pole do popisu do tego, jak Wasz film wygląda. Czy ma takie kolory, czy inne kolory, czy jest czarno-biały, czy ma bardzo wyraziste kolory, czy wpada w zielony kolor. Tutaj macie naprawdę bardzo dużą dowolność. Na przykładzie tego Lumixa Q7, którego widzicie na ekranie, widzicie, że macie tam standardowy, portretowy i tak dalej, a na końcu jest Sign Like D. I to jest właśnie ten płaski profil kolorów. Ale jeśli nie czujecie się na siłach, aby jeszcze zajmować się tą postprodukcją kolorów już potem w montażu, możecie użyć również jakichś predefiniowanych profili, które już dają Wam jakiś efekt. Na przykład w Panasonicach jest to Sign Like V, czyli jest to taki już troszeczkę bardziej nasycony, taki z głęboką czernią profil, który daje takie złudzenie już pokolorowanego filmu. No ale to już jest kwestia Waszego indywidualnego podejścia. Czy chcecie bawić się kolorami, czy chcecie, żeby zrobił to aparat za Was. To by było na tyle, jeśli chodzi o ustawianie aparatu do nagrywania. Tak jak mówiłem, ciężko powiedzieć o jakichś jednych stałych ustawieniach. Wszystko po prostu zależy od tego, jakie macie warunki oświetleniowe, co chcecie nagrać, jaki chcecie uzyskać efekt. Ale myślę, że ten poradnik przybliży Wam trochę to, jak aparat zachowuje się przy danych ustawieniach i po prostu jak dany efekt możecie osiągnąć. Eksperymentujcie, bawcie się, życzę Wam po prostu miłego filmowania. Jeśli ten film okazał się pomocny, zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić żadnych kolejnych filmów, kliknij w dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia. Nie będę również zły, jeśli naciśniesz łapkę w górę, to bardzo pokazuje, że to, co nagrywam, jest dla Ciebie pomocne i dzięki tym łapkom w górę również jest większa szansa, że ten film trafi do innych. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!